też bardziej z biedy i to się ucieszy. No to słuchaj sobie, weźmiesz. Żonie kwiatek. Ja tylko mówię, że nie kupuję jej. Mówię, jak była wcześniej, no to narzeczoną, no to mogłem ją kupić. Ale takie stare czynienie, że tak na łódce pokazuje. Jesteś kumani kwiatów, powiedzieć, że kobiety mają własną teorię. Jak kupiłeś kwiaty, to znaczy, że coś już jest zabawianiu. Nauczyłeś się zawodu, nie wiem, od wujka, od znajomego. Aha, który robił to już tam od wielu lat. On robił, ja zrobiłem jedną z nim, to łódź. Szczerze powiedziawszy, to zawsze chciałem zrobić łódź od małego dziecka, nie? Ja się przyglądałem, tam taki wujek tutaj robił niedaleko, no tam się raz, drugi przyjrzałem, jak on robił, no co prawda niedokładnie, dziękuję. Także przyjrzałem się i ten wujek, tylko ja miałem 10 lat około, jak tutaj ten wujo robił łódź, no i później no on po jakichś 3-4 latach zmarł i już później tutaj nie robił nic. No i tutaj sąsiad Marek robił. To znaczy... Też łodzie robił? Tak. No i później po prostu zacząłem sam robić ich. No i tak coraz to lepiej. Ale to lepiej, jakaś jego metoda, czy to jest jakieś... Nie, ja troszeczkę przeinaczyłem tę metodę, bo oni gieli właśnie na taki sposób giął, jak krypę gieli. Czyli na tak zwane dysze. A ja tutaj zmieniłem, na których umocowałem belki do ziemi na początku. W tej chwili mam szyny metalowe. Umocowane były belki i po prostu lewarek szedł spod spodu i on był doginany. I wtedy zmniejszamy efekt tego cupla. U nas no, niestety mówimy cupel, no, tak, i tyłek. No, konkretnie. No, nie mówimy na przykład pawęż, tylko tyłek. Tu jest drzewo jeszcze tam takie mamy, no niekompletne, wierzbowe. I to no właśnie, jest... drzewo wierzbowe na co? Na łódkę. Z wierzby? Bardzo, bardzo wspaniała łódka. A to jakie jest drzewo? Sosna. On jest na tartaku cięty, bo jak go położę, to wtedy w plastrach tnie na tartaku i tego. Kiedyś mieli to... Z takiego ile jest? Dwa? No z tego to jest jeden akurat, bo każdy jeden musi mieć 5 cm grubości. Nie wiem, na rok na przykład, że to będzie burta, a to idzie na dno? Na dno. To tak. Duży łodzi będzie ten, rozumiem. Nie ma to jego znaczenia, jeżeli wyjdzie pod szablon. Szablon się odrysowuje. Ja mam jeden szablon, który ma jakąś daną grubość, aha, a przy tam większej łodzi robię większe kolana, tu. Po prostu tutaj. Czyli je wyżynasz. Mniej wyżynam tu. I tu jest poszerzona. Jak tam było 5 cm, to tu dajemy 6. Aha. No i ona jest szersza. Ty nie gięłeś nigdy tylko nigdy natura? Nie grzałem, nigdy nie gięte, zawsze naturalne te drzewo były. No dobra, to przejdźmy do dużej łodzi, panie Mateuszu, żeby zobaczyć tarcicę. No, tu jest tarcica. O, jest kawał maszyny. Jaka ma długość? 10-30. No, ale już jest szeroko. Ile ma szerokości pod nie? 140 cm. I to są nadal pochówka, tak? No ty... Tak. No to taki bad. To już jest bad właściwie, bad, wiesz? Bad. To... Słuchaj, to jest kawał okrętu. Nie rozumiem tego właśnie. A to są gwoździe tutaj? Tak, gwoździe. Każdy to pakuły jakieś. Tak. Każdy gwóźdź jest uszczelniony pakułami pod łebkiem. Mhm. Tak jak robili, tak się robi. Tak jak robili wcześniej? Tak, oni każdy jeden tego, nawet wyciek z tej rączki. No pękło, czy to jest po prostu... Nie, to jest, to są cztery deski. I ty gniesz potem tutaj, żeby to zagrać, tak. Już gniesz te deski. Już, no to już specjalnie, żeś tutaj wyciągnął tej deski wyżej, znaczy dalej? Takie miałem podkłady, to jest mniej więcej, ja wyciągam od 4 do 5 cm. Ale u nas żeś mniej wyciągnął chyba, no nie? Bo 4 cm podkład, a tu był 5 cm podkład. A to wpływa na coś potem, czy to jest tak po prostu? A opór boczny przypływa na żaglu, mówię poważnie. A, ale miecz taki się robi. No bo to, no słuchaj, no to masz, a jeżeli weźmiesz sobie te 4 cm długości, masz 8 metrów, to 4, no to są szybciutko policzyć. No to 4 cm to, razy, to jest kawałek, jest troszeczkę oporu bocznego, nie? Jest opór boczny, ale to jest i stabilizator. Tylko że przy tej szerokości to ona i tak jest stabilna, i tak jest stabilna. Żeby ją przewrócić w ogóle na wodzie, to jest rzecz... Słuchaj, te twoje dziesiątki są nie do przewrócenia. Wszyscy, którzy wsiadali, się zastanawiali, jak to ją przewrócić. Mówię, słuchajcie, stawajcie 3 osoby na burcie. Zanurzyć ją, zanurz. Nie, nawet nie dawało się. A przewrócić już nie. A przewrócić, żeby ją to już... Za dużo. Za dużo. Czy potem smołą się ją pokłada jakoś? Żadną smołą. Ja nie... tego u nas nikt nie robił smołów.
Nikt nie robił smołu. U nas tradycyjne, nasze tutaj basońskie dyktowanie to polegało na mchu i jałowcu. Wbijali mech, ubijali. Mech jest teraz już pod... tylko, że teraz jest, no niestety, mech jest pod ochroną, jałowca nie można wycinać, tyle nie ma tych jałowców. A tradycyjnie było mech i łowiec. Każdy jałowiec był wzdłuż na pół przecięty nożem, okrowany i wtedy ta część półokrągła szła w dół i była wbijana i były nacięte żabki. Tak zwane żabki? Takie blaszki pod kątem. Aha. Po prostu. One były wyginane i to było w ten sposób. To uszczelniało był to. I to uszczelniało. A teraz? I była ewentualnie tam ciapali po kostem. W tej chwili ja używam tylko wideronu. I mi się zdaje, że to jest dobra rzecz. No tutaj na pewno przeszliśmy na zmianę tego udyktowania, bo jest kleje te żywiczne w tej chwili, albo na silikon. Ale pakuły w śrubkach zostały. No pakuły w gwoździach są niestety przymusowe. No, ewentualnie co zmieniliśmy, to gwoździe ocynkowane, żeby nie rdzewiały. No i żeby ładniej wyglądało. To gwoździe co ocynkowane. Zadowoleni, bo bez dwóch zdań. Bo ten tył jest już tutaj, widzicie, wcinany. Nie jest taki robiony jak u was. Aha. Dlatego, że po prostu by był sam sobie. Będzie kupował taki moment takiego pana Antoniego, starszy pan. Chce nam to zrobić. Jest przodem, wchodzisz pierwszy. To także no tutaj jest później dużo roboty, bo tam to nawiercać musicie. Tak. Ładnie łatwiej. Będziemy z tych nowych, będziemy już u siebie pewnie zamawiali. No, pewnie tak. To się ładnie gnie, ale znowu, żeby był cieniutki i ładnie jest. Wiesz, deska gorąca. Czy to jest czyjaś? Tak, to kolejny. No. Stara łódka. Mateusz, to może byśmy odwrócili, dobra? Dobra, możemy otworzyć, może odwrócić. Dobra. Odwrócimy. Chodzi o to, że chodźmy. No. Ucieka? Uwaga. Powoli. No tu jest żagle, są używane chyba bardzo rzadko. To znaczy, no ewentualnie no, używamy, no to sobie zakładamy, no nie. Czy na wędkowanie nam służy, czy do wożenia drzewa, no bo dużo drzewa wozimy. Miał to wszystko drzewo, które tutaj leży. Wokół, to myśmy tym tutaj ściągnęli i czterokonnym silnikiem. Tylko, że nie wkładaliśmy, tylko z boku żeśmy mocowali po bokach i żeśmy ciągnęli. Takie bele. I w górę rzeki. I w górę rzeki. Około tak 1,5 kilometra żeśmy w górę ciągnęli. Nam kazał jeszcze razem obracać. To sam sobie. No i powoli. To podsunąłem trochę za blisko, ale... No i do. Też wiesz. No co, idziemy robić ten cupę. Cupę. Odchodzimy. Chodź ładnie, żeby nas wykazał, bo on tu jeszcze 3 razy odchodzić, nie? Tak, bez kultury po prostu idziemy to cupę. To co cupę wbiła? Wbiła siekiera. No już miał zaliczone, a pierwszy... Pierwszy cupel w życiu. Siekiera jest tu też niezbędna. Przy cupru to jest niezbędna siekiera, no niestety. A ty siekierką? Tak, ja siekierką. Siekierką. Dostałem ją po starym szkutniku. Czyli tradycyjna siekiera. Tradycyjna. Super. I to był wujo, który mieszkał tutaj nieopodal. I także teraz dostałem tą siekierę ze 3 lata temu. I cały czas tą siekierę tylko robię. Tylko nią. Tylko tą siekierą. Do ręki pasuje. Do ręki jest... Nawet nie ma startu żadna inna siekiera, po prostu jest tak wykonana, ta siekiera ma wyciągnięta, jest do ręki i dziabie, no po prostu, no nie ma takich wyższych. To co, tupel? O. Musimy odpalić sprzęt, zobaczymy czy zapali, bo to jest stary sprzęt już. Ale coś... Teraz jeszcze siekierę nosimy. Dobrą siekierę. Ja siekierkę mogę dzierżyć. Tak? Dobrze. No to nie jest, ale... Myślałem, że taka mniejsza troszkę będzie, nie? To jednak jest kawał siekierki. Ale ona jest właśnie w porównaniu tych innych siekier, ona jest tutaj wybrana. Zaraz przyniosę siekierę do pokazania. Trzymaj, co dzieje. No. Będzie twoja praca, rozumiesz, siekierowa. Porównać te siekiery z tymi siekierami.
A, taki średniowieczny toporek troszkę. No i właśnie szybszy. Tutaj tego. To jest właśnie zła, niewygodna. Ale podobny ma kształt troszeczkę jakby, nie? Może podobny, ale tu jest na pewno sporo dłuższy. Zauważone inaczej. W tym miejscu. I tu jest na pewno mniej wyciągnięta. Może troszeczkę jest przytępiona nawet. To idziemy do cupelka. Chodźcie, no tak. Idziemy do cupelka. To typa cupelkowa. Tak. No z cupelkiem jest trochę pracy, powiem. Jest to jedna z trudniejszych rzeczy tak? W zrobieniu wódki. Żeby go dobrze sprostować, około 30 cm powinien mieć pięć wodu. To jest biała topola. Z tej, topola? Te, tak, to z białej topoli możemy wykonywać cupel. Możemy wykonywać z wierzby, z dębu, z akacji. Białą topolę kiedyś używano tak samo na wręgi do środka. W krypach wykorzystywano właśnie ze względu tego, że oni tam przewozili bydło za Wisłę. I to tak samo jest przywiezione z tamtych mniej więcej miejsc, co dziadkowie brali. Także to się takie... nic się jeszcze z tym jeszcze nie, się zmieniło. Super. Tradycja poboru materiału została. Została, tak. Odkroiliśmy, zrównaliśmy i w tej chwili będziemy... To jest odpad, tak? Tak, to jest prostu... odpad. Teraz tniemy na 45 cm długość cupla. Z czego nam mniej więcej około 16-17 cm wchodzi wewnątrz łódki, do środka, a reszta wystaje poza zewnętrzną stroną. Mniej więcej na długość prowadnicy, która ma tam 40, czyli do 5. To jest właśnie topola. Zostanie jakiś malutki. Trzyma skumanie. Tak, i bardzo jest to drzewo, długie włosy ma i bardzo mocne jest z tego względu. Może to dobrze. Z pierwszej twardości, ale za to właśnie ma długie włosy. Chyba tam musisz jeszcze docierać na dole, no wiesz? To już docinamy. To się nie ruszy. Uwaga. Nie, to się... Teraz tak, taką jak mamy szerokość na długości 16 cm, od tego tu będziemy zacinać bok, tak samo z tej strony i z tej strony, przypuszczając. Teraz musimy narysować, mamy na tych 16 cm około 18 cm. Rysujemy tu tak i wysokość. Burt, która jest na tej odległości od przodu. Mniej więcej taki pochył. Teraz siekiera, obupełniamy boki. Po prostu? Tak, dziabiemy śmiało. Niczym się nie boimy. O właśnie. I teraz wszystkie te boki muszą się zejść pod kąt. Nie ruszamy tej linii. Tu i tu nie możemy tego ruszyć. Ta linia zostaje nigdy nie naruszona. W tej chwili przez to, uwaga, dziabię.
ten boks zdziabujemy, nie ruszając tak samo w tej chwili żadnych brzegów, krawędzi tego. Znowu przymierzamy ewentualnie boków, gdzieś niedoskonałości podpiłowujemy, dokańczamy. Montujemy to w całości. W całości, całe to. Tak, tak jak jest. I jak jest zamontowany, górę obrzynamy, dół zatem i tak samo się schodzi do podgięcia łodzi. Tak samo idzie dno równo stóp. Czyli w tym stanie dostawiamy do wygiętych już łodzi, tak, dobijamy. Tak, dobijamy. Bok tutaj, tak, a potem sobie obrzynamy. Później wykańczamy już w trakcie przybicia. Górę od razu obrzynamy. To co, bierzemy cupel do warsztatu, nie? Możemy. Tak, bierzemy. Idziemy. To ja biorę piłę i siekierę. Michał jest praktykant. Michał się uczy tradycyjnego szkutnictwa. Niesie cupel. Kurde, teraz już się robi na gotowo i dostawia się już, wiesz, że się gotowa. Tutaj w trakcie, bo każda łódź ma inne proporcje rozchylenia kątu. Jeżeli cupel, w tej chwili mamy łódź tu przekręconą, dokończaliśmy dół cupla, także wyszedł równo z dnem, równo z pierwszymi, a także i drugimi burtami. I wtedy tutaj, na tych burtach drugich, możemy ich obić bednarką. I wtedy het na cupel wypuszczamy bednarkę. No tutaj niestety jest zalana klejem, w tej chwili nie widać tego, żeby to... I tutaj będzie wtedy wzmocnienie i będzie zrównany cupel wraz z dnem łodzi. Tak samo widać to podgięcie. A tak samo boki były obrzynane, że równo... Sobie, to wsadzamy tutaj pomiędzy burty. I tu rzeźby robimy, żeby był dziób. No i górę, ewentualnie tutaj nie widać dokładnie góry cupla. Może być półokrągła lub płaska, jeżeli jak komu pasuje po prostu. Jest zrobiona lekkim zaokrągleniem. A tu jest rozumiem dębowy. Tak, tu jest cupel dębowy. U nas tak, Marek przypuszczająco robił także z wierzby i niektórzy właśnie właśnie tył łodzi, tak zwany pawężwarz, robili bardziej z zasady z miękkiej, miększych drzew typu wierzba, biała topola, niż akacja, dąb. Ale każdy uważa, że dąb jest i akacja są twardymi drzewami. Zgadzam się z tym, tylko że są bardziej kruche to drzewa. A czy wierzba, czy właśnie topola są bardziej sprężyste?